Ja jadąc do twojego pałacu na Dolny Śląsk, miałem kilka godzin na zastanawianie się nad tobą i przyszło mi tak do głowy, że ty jesteś osobą, która musi być skora do pewnego rodzaju poświęceń, pewnego rodzaju wyrzeczeń. I mówię to w kontekście miejsca, w którym się znajdujemy. Nie czuję żadnego wyrzeczenia ani poświęcenia w kwestii tego domu. Myślę, że jest to decyzja świadoma i wypełniona marzeniem i miłością, więc wypełnienie w takich kategoriach ją rozpatruję. Myślę, że po prostu każdy moment bycia tutaj w domu sprawia mi wielką radość i dużo spokoju daje, więc nie nazywam tego w jakiś sposób takimi określeniami jak wyrzeczenie. Bardziej jest to spełnione marzenie. Mhm. A kiedy u ciebie w głowie nastąpiło coś takiego, że myślisz o tym miejscu jako o swoim domu? Od początku tak naprawdę, zanim jeszcze to się całe podpisanie aktu notarialnego się wydarzyło. Już w zeszłym roku, kiedy przyjeżdżałem tutaj bardzo często, czułem tutaj tą energię domu i czuję ją nieustannie od tamtego momentu, czyli tak naprawdę odkąd przyjechałem pierwszy raz tutaj na Silezję i obejrzeć ten zamek. Mhm. Wtedy już jakby taką miałem mocno poczucie, że trafiłem do miejsca, które przemawia do mnie, rezonuje ze mną. Miłość od pierwszego wejrzenia? Moc absolutna. Tak, jeszcze nawet nie wszedłem do wewnątrz, a już wiedziałem, że klamka zapadła i że decyzja została podjęta. Więc mówimy tu o jakiejś mistyce, jakimś poczuciu przyciągania. Powiedz mi, ile osób pukało się w głowę, czy chciało cię sprowadzić gdzieś na ziemię, kiedy mówiłeś, chcę kupić zamek, kupiłem zamek, będę teraz mieszkać w zamku. Wiesz, pytam o to dlatego, bo ludzie bardzo, bardzo lubią podcinać innym skrzydła i gdzieś pokazywać im, że jednak rzeczywistość wcale nie jest taka jak marzenia i gdzieś tam, prawda, pionizują człowieka. No dość ostrymi wypowiedziami, może obserwacjami, nie tyle argumentami. Zresztą nie miałem żadnych takich ludzi wokół siebie. Zazwyczaj słucham opinii ludzi, których opinie mnie interesują i w większości ci ludzie znają mnie dobrze, więc wszyscy wiedzieli, że jest to absolutnie moja droga i podejmuję decyzję w sposób zrównoważony. Nie była to jakaś tam fanaberia pomyślana w przeciągu kilku tygodni, tylko był to plan przygotowywany przez rok, a wcześniej przez wiele lat. I każdy, kto mnie zna, wiedział, że to marzenie zostanie spełnione, bo ja tak właśnie działam. Ja sobie coś tam wymyślę i jakimiś pokrętnymi drogami, korzystając z konstrukcji tego, kim się stałem przez te wszystkie lata i z wszystkich elementów, jakoś te marzenia spełniam i dzielę się nimi, więc większość ludzi była pod wrażeniem i raczej dopingowała mi tego planu i tego, w czym teraz właśnie siedzimy. Wiele masz takich marzeń na liście do spełnienia, których jeszcze, wiesz, nie odhaczyłeś, ale gdzieś tam, podejrzewam, że odhaczysz, bo to jest najlepszy dowód na to, że jednak niemożliwe jest możliwe i tak jak ja spotykałem się z takimi opiniami, że to jest nieprawdopodobne, żeby stać się właścicielem zamku. Jak to się robi? Słyszałem takie pytanie. Zapytaj się go. To było wyplanowane jakoś tam z wczesnego dzieciństwa, a jak to się stało, po prostu przyciągał mnie przez sny ten budynek i to miejsce, jego historia i park i wszystko, co jest wkoło. I w pewien sposób, jak go zobaczyłem, to się wydarzyło wszystko samo. Też sam się zastanawiam, bo kilka dni temu obudziłem się w jednym z salonów na górze i tak sobie przed wstaniem do pracy i przed wstaniem do całych wszystkich zajętości, które teraz dziennie muszę jakby, z którymi się muszę konfrontować, to też miałem taki moment refleksji, kurde, jak to się wydarzyło, w ogóle ten rok tak szybko biegnie, jesteśmy już w lipcu, za miesiąc festiwal. Cała papierologia, którą w zimę udało mi się przejść i zrozumieć i przedyskutować z prawnikami, to było chyba najcięższe i z tego jestem najbardziej dumny, że jakoś ten świat, który tak daleko mi był, w pewien sposób opanowuje i uczę się go
Nigdy nie spodziewałem się, że będę rozumiał prawo budowlane czy wszelkiego rodzaju takiego, takie te wydarzenia, a tu nagle, proszę. Brzmi to mało romantycznie, jeżeli chodzi o to wyjątkowe miejsce, nie? Chociaż w tym momencie tutaj nie mamy, tu mamy, no to jest bardzo romantyczne miejsce i restaurowanie takiego miejsca i nadawanie mu nowego blasku jest rzeczą wybitnie jakąś taką nieprzeciętną całkowicie. Wiesz, odkrywanie fresków, odkrywanie zakurzonych dębowych parkietów, to wszystko sprawia mi jakąś totalną radość i mam na to przestrzeń, wielką radość mi to sprawia. Ale i cały ten proces, którego się uczę, to konserwatorski, czyli jak to robić z szacunkiem i z wiedzą, która przez tyle set lat się na te nieruchomości kierowała, no jest to fajna lekcja i bardzo, bardzo ją lubię i lubię ten tempo, że to nie jest takie, a szybko zawalimy czymkolwiek, pojedziemy do Leroy, tylko to trzeba odpowiednie składniki, odpowiednie rzeczy dobierać do tych, z których wcześniej budowano. Więc to wszystko jest takie bardzo interesujące, jak archeologia wręcz. Pojawiała mi się chwila zwątpienia, czy takie zadawanie sobie pytań, po co mi to w sumie było? Nie, nigdy, ale dużo stresu się wiąże z planami, które przedsięwziąłem, czyli z postawieniem festiwalu, z postawieniem fundacji, która już działa, Fundacja Rodziny Musiałowskich na rzecz kultury i sztuki, z założeniem galerii, zrobieniem wszystkich badań wilgotności tego, kupienia maszyn, które osuszą kilka pomieszczeń, żeby dobre obrazy mogły tu zawisnąć, więc o dziwo jeszcze wciąż wyszukuję w sobie, bo to coś dla mnie nowego, ja tyle się nie stresowałem nigdy i nie łatwo mi przychodziło kontrolowanie swoich emocji, a ten stres rzeczywiście ostatnio jest całkiem bywalcem w mojej głowie i często się pojawia tak, że na przykład, nie wiem, mam akurat dzień na odpoczęcie, a cały dzień chodzę tu i zapisuję nowe listy rzeczy, które muszę zrobić i one mnie stresują, ale dzięki przyjaciołom, rodzinie i temu miejscu cały czas jakoś tak wracam na tory uśmiechu i rzeczywiście zdecydowanie przewagą jest szczęście i spokój w tym miejscu niż stres. Powiedz mi, no bo życie to sztuka wyborów. Ty wybrałeś, żeby odrestaurować zamek, stworzyć fundację, która już jest, stworzyć festiwal, na którym gościć będziesz różnych twórców, artystów, będziesz dawać im przestrzeń, będziesz dawać im miejsce. Cierpi to trochę twoja działalność artystyczna, że jednak niektóre rzeczy musiałeś gdzieś odłożyć na inną półkę, czy włożyć, wiesz, do segregatoru z napisem na później, ponieważ tutaj to, co dzieje się w tej przestrzeni, pochłania cię tak, wiesz, dogłębnie. Znaczy nie zauważyłem, żeby jakakolwiek dziedzina mojego życia zaczęła cierpieć, czy żebym miał mniej czasu na cokolwiek, bo w zawodzie aktora i w tym, czego się nauczyłem z zawodu aktora i generalnie performera, muzyka, to jest umiejętność rozłożenia sobie na siatce czasu projektów. Mhm. I zawsze jest tak, że przeczytam scenariusz i dopiero wejdę na plan po dwóch latach, jeżeli go, czy po półtorej roku od przeczytania scenariusza i dostania roli. Więc ta umiejętność jakiego rozłożenia i zaplanowania sobie odpowiednio, że będę potrzebował tyle i tyle czasu na to, sprawiła i dziesięcioletnie, czy ponad dziesięcioletnie moje już jakby czynne, zawodowe życie sprawiło, że nauczyłem się tego tej umiejętności rozplanowywania sobie rzeczy i no w tym roku, powiem ci szczerze, nigdy tyle nie pracowałem, co w tym roku, a zawsze wydawało mi się, że dużo pracuję. Niemniej jednak no ten rok, który powinien być dużo bardziej zajęty, no i zamek, i wszystkich tych planów i rzeczy, które muszę zrobić, jest więcej, to udało mi się zaśpiewać mój pierwszy koncert z moją autorską muzyką chyba 3 dni temu w Nomenskim Graniu. Więc jakoś to wszystko się tak dzieje i ja zawsze sobie wtedy wyobrażam, że jestem głównym bohaterem jakiegoś amerykańskiego filmu i to jest takie po prostu... Na wszystko jestem tak otwarty. Co nie zmienia faktu, że jeżeli poczuję, że na przykład nie mogę wziąć tego projektu, ponieważ nie będę miał na niego przestrzeni, no to nie godzę się wtedy na ten projekt, no bo nie przyjmuję go, no bo nie mogę sobie pozwolić, żeby artystyczne moje dokonania były na gorszym jakimś poziomie niż dotychczas. Więc staram się to wszystko w jakichś takich
wariackich, w takich wariackich poziomach utrzymywać w równowadze. Powiedz mi, no bo mówisz, że zamek to było takie marzenie z dzieciństwa, że on ci się śnił, gdzieś ci cały czas wizja tego, że ty w takim miejscu będziesz towarzyszyła. Jakie masz jeszcze takie marzenia, jeżeli chodzi o dzieciństwo? Mówimy o takie, które są, chciałem powiedzieć, realne, no ale teoretycznie no to też się wydaje nierealnym marzeniem, które spełniłaś. Bardzo chciałbym rozpocząć moją jakąś karierę akademicką. Chciałbym zrobić doktorat w przeciągu kilku dobrych, no za 10 lat myślę, będę już taki gotowy na podjęcie działań w stronę mojej edukacji dalszej i być może dzielenia się moją wiedzą, jeżeli taką będę miał. To jest jedno z moich marzeń, jakiś bardzo dobry uniwersytet w Stanach, prestiżowy i przeżycie tego wszystkiego, zapoznanie się z tymi ludźmi, którzy później będą tworzyli fantastyczną przyszłość tego świata, mam nadzieję. Mnie interesuje, bardzo chciałbym mieszkać chwilę poza Polską i albo mieć możliwość jakiegoś takiego podróżowania pół roku w słońcu, a pół roku w słońcu w polskim. Bo jakby nie patrzę, że mamy w Polsce dwie pory roku, ciepłą i zimną. I wolałbym te zimne na przyszłość sobie ograniczyć i tylko pozostawić te melancholijne momenty przy kominku, czy zakonną jesienią. To są rzeczy, które lubię, ale no przeżywam mocno te zimowe czasy, więc marzeniem na pewno jest zaprogramować jakoś tak życie, żeby tę zimę spędzać gdzieś indziej. Gdzie? Ja bardzo uwielbiam Sri Lankę. Bardzo lubię Sri Lankę. Bardzo podoba mi się pomysł Kenii albo jakiegoś afrykańskiego miejsca, gdzie mógłbym hodować herbatę. Generalnie chciałbym hodować herbatę kiedyś i mieć plantację herbaty. I ostatnio byłem na Sri Lance i tam bardzo dużo objeździłem fabryk i pouczyłem się tego, jak to się robi i wciąż bardzo mnie to interesuje. Na pewno chciałbym przejechać Azję z cyrkiem bez zwierząt, które by występowały, tylko z ludźmi fantastycznymi i takie tabory z końmi ciągnącymi te wozy mnie interesują bardzo. Z tych marzeń jest trochę, to bym mógł cały wywiad się o tym opowiadać. Ale możemy o tym rozmawiać, bo mamy gdzieś tam jakąś przestrzeń. Wiesz co, ja się zastanawiam odnośnie tutaj, jadąc również kwestii no, samego słowa marzenie. Mnie się od razu przypomniało taki wywiad z Bogusławem Lindą, który powiedział, że w życiu trzeba mieć marzenia, które się nigdy nie spełnią, dlatego że ma się po co żyć. Ty gdzieś pozwalasz sobie na to, że nie wszystko, co gdzieś w twojej głowie się urodzi, w twojej głowie powstanie, znajdzie się w tej sferze marzeń, nie ziści się? Ja uważam, że nie zamykałbym się tak, jakby jasna część marzeń się nie spełni, to jest oczywiste, no masz, ale myślę, masz jak najwięcej i spełniaj tych marzeń jak najwięcej, bo życie masz jedną i baw się nim po prostu, naucz się kochać siebie i dawać sobie te wszystkie prezenty, których marzysz, bo dlaczego mielibyśmy ich nie spełniać? Dlaczego jakby jeżeli marzysz, to miałbyś sobie mówić, kiedyś, rób to teraz, ciesz się, bo nie wiesz, czy kiedyś w ogóle, jeżeli spełnisz to marzenie, w którą stronę cię to potoczy i w którą stronę twoje życie cię zaprowadzi i dokąd cię doprowadzi, no to jest, moim zdaniem spełnij jak najwięcej marzeń, masz jak najwięcej, kochaj siebie i kochaj swoich bliskich i też jak ty będziesz szczęśliwy, to wszyscy wkoło będą szczęśliwi. A ty kochasz siebie? No tak, no oczywiście nie jest to taka miłość narcystyczna, ponieważ jest wiele rzeczy, które chciałbym sobie zmienić, wiele rzeczy, zachowań, jakichś takich przyzwyczajeń, ciągle jest to praca jak w nieskończonym ogromnym ogrodzie, tak sobie to wizualizuję, że jakby charakter jest jak ogród, który jak nie pracujesz nad pewnymi rzeczami, no to zarasta i nawet jak masz ładne krzaki róż, to po kilku sezonach jak nie podlewasz, nie robisz, nie przycinasz, to te krzaki dziczeją. Więc kocham się jako po prostu osobę, która jest po prostu dalej chłopcem, którym byłem i który przeżył dużo ciężkich rzeczy, ale jestem dla siebie też surowy i bardzo jakby, jestem chyba dla siebie też dosyć surowy. Za surowy? Może czasami. Jakby bardzo jestem taki, że jak schodzę ze sceny na przykład, to bardzo rzadko jestem zadowolony, bardzo rzadko jestem jakby zawsze, czy to chyba przez to, że te emocje są tak obezwładniające, że często jest już to takie, tak dużo wszystkich tych emocji jest w głowie i w sercu, że schodząc ze sceny zawsze często czuję taką, nie wiem jak to nawet nazwać, jakąś taką gorycz, taką
że chciałbym się czasami popłakać po tym zejściu ze sceny, że takie to jest. I moi przyjaciele zawsze ze mną walczą o tym, że tyle szczęścia, tyle piękna jest na tej scenie, a później jak schodzę, to po prostu jestem taki, wiesz, wyzuty. No ale z tą surowością to myślę, że no też jest kawał pracy trzeba wykonać, żeby się jakoś nauczyć obcować ze sobą tak, jakby się chciało. Ty jesteś swoim najbardziej surowym krytykiem? Najsurowszym krytykiem? Tak, ale też mam kilku ludzi, których opinie bardzo cenię i cenię to, że ta opinia zawsze jest szczera i niekoniecznie taka, że po prostu będzie głaskane po głowie, ale fajnie zrobiłeś, tylko no taka szczera po prostu konstruktywna krytyka. Moja mama też tak nas wychowała, bo jako malarka no nigdy nie było o Jezu, jaki ładny konik, czy jakie ładna martwa natura, tylko było: Maciuś, a z której strony świeci słońce? O, z tej, to dlaczego cień narysowałeś z tej? Więc jakby zawsze była taka akcja, że bardzo mama jakby doceniała i mamy wszystkie te prace swoje zachowane, ale również była po prostu artystką, która mistrzynią, która po prostu te swoje dzieci też edukowała, nie na poziomie o jak piękny kotek, tylko z jednym okiem, tylko pytała, zadawała pytania, dlaczego ma jedno oko, jaka historia, dlaczego akurat tak zdecydowałem się narysować. I taki rodzaj krytyki, czy taki rodzaj rozmowy, konsultacji artystycznej chyba najbardziej cenię. Mhm. Kto jest teraz taką osobą dla ciebie najważniejszą pod właśnie względem tej krytyki? Jesteś w stanie wymienić kogoś takiego? To zależy od każdego od dnia, albo nie, raczej od projektu, nad którym pracuję. Bo no, nie będę dzwonił do jakiejś osoby, która mi podaje muzycznie o radę, kiedy schodzę z filmu. Zazwyczaj staram się ufać ludziom, z którymi pracuję. Często mój zawód polega na pracy zbiorowej. W zasadzie cały rodzaj filmu, teatru to jest praca zbiorowa, więc staram się ufać ekipie, z którą tworzę ten film, czyli reżyserowi. No masz taki jako aktor złote trio, masz reżysera, operatora, no i producenta, z którym również czasami, ale z producentem najmniej się spotykasz, no bo nie siedzi on na planie, więc masz operatora i reżysera, z którymi ciągle jakby i partnera. Aktora, aktorkę i ciągła ta rozmowa i dialog z nimi sprawia, że to jest chyba najcenniejsze. No. W tym momencie bliżej ci jest do aktorstwa czy do muzyki? To nigdy nie było jakby możliwe do zdefiniowania. Zawsze jestem po prostu czerpię taką samą radość z tego. Podobną mądrość, czy to mój kot zjada właśnie nam obiad? Mam nadzieję, że nie. Podobną mądrość i podobne, jakby zupełnie inne światy, a bardzo podobne rodzaj spełnienia. Więc tak. Ja mam wrażenie, że w ostatnim czasie jakoś gdzieś bardziej funkcjonujesz w umysłach ludzi jako osoba, która jest związana z muzyką, nie? Przez liczne festiwale, na których gościłeś z różnymi utworami, gdzieś myślę, nastąpił taki, nie? Chyba shift, jeżeli o to chodzi, że ty nie jesteś li i wyłącznie aktorem, ale że teraz oni myślą piosenkarz. Znaczy myślę, że to jest kwestia indywidualna i każdy powinien spełniać się w taki sposób, który daje mu szczęście. Witkacy był poetą, dramaturgiem, malarzem, aktorem, modelem, fotografem, satyrykiem, jakby bawił się tym życiem. I myślę, że ten rodzaj ekstrawagancji, jakiejś takiej przyjemności z czerpania z życia najbardziej mnie interesuje. Nie przepadam za szufladkowaniem jakimś, że aktor powinien być aktorem, a nie wiem, jakby co sprawia ci radość w twórczej energii powinieneś w tym momencie robić i co sprawia radość innym jako artysta. No zależy, jaką sztukę chcesz robić. Jeżeli chcesz robić sztukę dla siebie, no to dlaczego nie? Jeżeli chcesz robić dla ludzi, to też w pewien sposób to ich zdanie i cała jakby to do kogo to ma dotrzeć, co ma z nimi zrobić, też jest ważna ta idea. Więc w tym momencie myślę sobie po prostu jako Maciej Musiałowskim, który spełnia swoje, jakby po prostu żyje. Nikomu nie wadząc, mam nadzieję, moimi decyzjami. Ludzie piszą do ciebie, że jesteś inspiracją, że odnośnie tego, że jednak no, głośno było o tym, czy dalej jest o tym, że ty spełniłeś swoje wielkie, wielkie marzenie. Myślę, że ja myślę, że
to może być jakoś motywujące dla innych, bo coś tak abstrakcyjnego wydarzyło się w twoim życiu. Dają ci sygnały takie? Tak. Na pewno ogromna ilość informacji i komentarzy i wiadomości prywatnych dociera do mnie na portalach społecznościowych. Mimo to staram się nie podchodzić do tego zbyt emocjonalnie, ponieważ w tym całym świecie pędu, który tworzysz, show biznes czy świat kultury, bardzo zależy mi, abym miał możliwość zachowania siebie jako takiego człowieka zwykłego. Samo poczucie bycia na scenie daje mi to poczucie jakiegoś takiego, napełnia mnie czymś niezwykłym, czymś magicznym. I właśnie wracamy do tej opinii, czyli czy wsłuchiwanie przez to, że internet teraz działa w taki, a nie inny sposób i przeżywamy tą rewolucję internetową, czy opinie wszystkich wkoło czasami nie sprawiają, że gubisz swoją własną, czy słuchanie wszystkich opinii każdego z osobna z koła jest tym dobrym wyjściem. Ja myślę, że najważniejsze jest słuchanie opinii przede wszystkim swojego serca i tego, co ci dyktuje, czy ci mówi, że robisz dobrze, czy źle. A jeżeli jesteś zagubiony, to posłuchaj swoich bliskich, swoich przyjaciół, ludzi, którzy cię kochają, którzy tak naprawdę znają. Ale naturalnie, powiem ci, że ostatnio w ogóle przeżyłem coś niesamowitego, bo miałem właśnie ten pierwszy koncert ze swoimi własnymi piosenkami i okazało się, że ja mam fanki i fanów. Ja nigdy tego nie podczułem, wiesz, jako muzyk, to wchodziłem na scenę, tam aplauz, ale zazwyczaj byłem w zbiorowych koncertach, a tutaj, kiedy ludzie przyszli na ten mój, było ich tak wiele i krzyczeli moje imię, to dopiero pierwszy raz w życiu w ogóle zrozumiałem, że coś takiego, że właśnie dla ludzi w jakiś sposób tą moją osobą wpływam i jest to przepiękne uczucie, trochę krępujące i takie obezwładniające, no bo moje życie nie wygląda tak jak, znaczy, no, mimo że jest takie, ja je jakoś tak maluję po swojemu, ale no nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, na przykład nie jestem osobą chodzącą do klubów, nie jestem osobą, która dobrze się czuje w tłumie, zazwyczaj czuję się jakoś tak za bardzo przyparty. Więc w tym przypadku było to coś pięknego, bo pierwszy raz poczułem właśnie bardzo piękną, czystą energię, tak że poszedłem później do tych ludzi i miałem naprawdę kilka dni takich uniesionych. Więc całe to poczucie bycia osobą publiczną czy artystą popularnym jest to spektrum. Cały czas się czegoś od tego uczę. Nie wiem, odkąd wyszło, jakie pytanie zadałeś, mówię o tym. Ale to jest całkiem, wiesz, wyczerpująca odpowiedź. Są takie chwile, kiedy ty jesteś całkowicie offline? Tak. No ja w ogóle w zasadzie mi się wydaje, że bardzo często jestem offline, mimo że jestem uzależniony od internetu, z czym walczę i z czym rozpocznę walkę jak najszybciej. No w zamku na przykład nie ma internetu i nie będzie. I są tak grube mury, nie że będzie. Ten internet... Nie chcę tutaj mieć internetu. No bo za dużo się tam czasu spędza. To i tak często jestem offline, bo często jestem na planie. A na planie po prostu wyłączam telefon i jestem skupiony na twórczej pracy i na dostarczeniu tego, na co się umówiłem z reżyserem i na co jakby się umówiłem przyjmujący projekt. Więc ta moja praca daje mi też dużo jakiejś takiej poczucia normalności, że oto jestem, tworzę i nie muszę co chwilę zerkać w ten telefon. No i chciałbym w ogóle usunąć go, wyeliminować z mojego życia jak najbardziej. Da się czy nie da się? Myślę, że na pewno się da, tylko wymagać to będzie jakieś tam... to będzie wymagało jakieś poświęcenia, czy jakiegoś rodzaju przeprogramowania systemu, no bo kontakt z ludźmi ten na bieżąco, z przyjaciółmi, którzy są w Nowym Jorku, na Islandii, w Hiszpanii, to jest coś fantastycznego i trudno mi będzie pewnie z tego zrezygnować, ale czuję, że tęsknię za taką analogicznością relacji, analogicznością świata, za patrzeniem przez okno w aucie, kiedy ja jestem pasażerem, a niekoniecznie patrzenie w telefon i za wyobrażanie sobie, za obserwowanie i dostrzeganie tej rzeczywistości. No bo kiedyś jeździłem pociągiem, patrzyłem za okno i myślałem sobie, czy kiedykolwiek stanę tutaj w tym lesie, czy kiedykolwiek będę tyle razy jeżdżę tą koleją. No więc całość się tak, jakby ja bym bardzo chciał wyeliminować telefon i wrócić na tę ścieżkę życia tu i teraz. Przeraża cię trzydziestka? Nie.
W ogóle? Na wszystko jest czas, nadszedł czas trzydziestki, nawet jedyne co mnie przeraża to właśnie marnowany czas. Tyle lat właśnie, że dużo ten internet zjadł mi młodości. Dużo piosenek pewnie mogłem napisać wierszy, gdybym nie siedział tyle w internecie. Ale trzydziestka mnie bardzo cieszy, bo będą w trakcie, w moich 30 latach pojawią się moje dzieci, pojawi się moja rodzina. Dom będzie tylko piękniejszy. Będą konie, będę miał pewnie więcej czasu na swoje życie i na swoje pasje inne niż tylko zawodowe. Więc nie, absolutnie 30 mnie nie przeraża. Twój wiek to jest bardzo młody wiek. I mówisz o odnośnie zmarnowanego czasu, nie? Ale też mam teraz, mi się pojawiło w głowie takie poczucie, że ty gdzieś pędzisz trochę. Mhm. I że ty byś chciał bardzo dużo rzeczy od razu. Już, tak. Już, prawda. Teraz, zaraz. Ja jestem z ognia ulepiony. Jestem, moje wszystkie znaki astralne są w ogniu. I przez to jestem tu, gdzie jestem. Przez ten motorek, przez ten pęd, przez to, że jestem takim rozhulanym, płonącym wiatrem. Na pewno chciałbym spędzić zimę gdzieś indziej niż w Polsce. Więc jeżeli uda mi się, raczej wszystko się składa na to, że mam nadzieję, że się uda, wstawimy okna i będę mógł wprowadzić tutaj jakiegoś rozrzewnionego poeta, żeby sobie żył przy kominku i grzał sobie tak i pisał wiersze i zajął się domem i kotem i koniem, który już wtedy, mam nadzieję, będzie. No to wtedy ja sobie pojadę gdzieś do Nowego Jorku i też będę mógł pisać wiersze. Więc to są moje plany po festiwalu. Chciałbym zająć się też trochę tak jakby bardziej sobą i ukierunkować na najbliższy rok moją wrażliwość, gdzie jakby o czym chciałbym opowiadać jako aktor, czy jako prozaik, wierszopisarz. A o czym byś chciał opowiadać? Jeszcze nie wiem. Myślę, że o miłości. Mam nadzieję, że już... Że spełnionej już... czy niespełnionej? Mam nadzieję, że spełnionej. Wszystko się okaże. Okej. Brzmi poważnie. Słuchaj, a ja bym ci życzył takiej jednej rzeczy w sumie chyba z okazji twoich tegorocznych urodzin i tej magicznej przemiany cyfry 2 w cyfrę 3, żebyś nie myślał o tym, że zmarnowałeś czas, bo myślę, że ty zrobiłeś 3 razy więcej niż większość osób w twoim wieku i trochę może pod tym względem obciął, wyciął, wykarczował tę surowość, którą w swoją stronę wymierzasz. Wiesz co, ona wychodzi w ogóle, dziękuję za piękne życzenia i rzeczywiście no najprawdopodobniej są to najmądrzejsze życzenia, jakie usłyszę w tym roku, ale ja mam coś takiego, teraz poznałem niedawno taką panią Beatę Drzazgę, która jest pomaga mi bardzo przy festiwalu i bardzo inspirują mnie w ogóle kobiety, mnie bardzo inspirują. Większość pewnie kobiet, znaczy kobiety bardzo mnie inspirują. No i ona jest osobą, która poświęciła swoje życie, była pielęgniarką i później założyła swoją własną linię szpitali i tym samym stworzyła ogromne imperium, w którym teraz się dzieli z ludźmi. Ja zawsze na przykład sobie myślę, że ja robię coś i naprawdę jestem zmęczony. Każdego dnia padam na łóżko i jakby zasypiam, bo każdego dnia jest bardzo intensywnie ostatnio od kilku miesięcy. Ale sobie myślę tak, że są kobiety w biznesie, które zupełnie inny mają rodzaj rodzicielstwa niż mężczyźni, jakby nie pozycjonując kogoś wyżej czy niżej, po prostu jest to inne rodzicielstwo, ale są kobiety, które zajmują się biznesem, są szefowymi tego biznesu, później wracają do domu i często w rodzinach sprzątają, jeszcze gotują obiad i wychowują dzieci. I to zawsze mnie tak inspiruje, że ta surowość wynika z czegoś takiego, że ja też chciałbym być taką osobą, która potrafi to wszystko spiąć. Tak jak matki często. Moja mama była też taką fantastyczną osobą, która potrafiła tak, wiesz, naprawdę zagospodarować czasem, że na wszystko jej starczało, jeszcze potrafiła, wiesz, usiąść i coś dla siebie zrobić. I to jest jakaś taka dla mnie inspiracja i ta surowość może wynika z tego, że po prostu no fantastyczne kobiety są tak inspirujące, że czasami onieśmielające dla mnie. Mhm. Ale dziękuję ci za życzenia i dziękuję za kobiety.